apokalipsa. Nigdy nie słyszeliśmy o wydarzeniach, które dzisiaj nawiedziły nasze miasto. Rzeki i strumienie przekraczają stan alarmowy, a tysiące mieszkańców wciąż pozbawione są energii elektrycznej z powodu przerażających tornad. 3 tornada uderzyły właśnie na południe od naszego miasta. Wydaje mi się, że zaczyna się trzęsienie ziemi. Nigdy wcześniej nie widziałam tak potwornej pogody. Radzę Państwu natychmiast gdzieś się schronić. Apokalipsa nadchodzi? Czy to dzieje się teraz? Czy jesteśmy świadkami wydarzeń ostatnich, jakby tego systemu rzeczy, tego świata? Czy to dzieje się na naszych oczach? No to jedna z wielu wizji zaprezentowana w filmie Apokalipsa, końcowe wydarzenie według proroctw biblijnych, PL, na YouTubie możecie to znaleźć. No i jest to ciekawy wstęp, może jeszcze chwilę tutaj popatrzymy na te różne teorie, wizualizacje. Myślę, że trochę pod kątem religijnym, ale być może postaram się zdekodować ten język, zrozumieć więcej. Czy to tylko legenda? Czy to tylko fantazja? Patrz, mamusiu, to Jezus! No właśnie, o co to chodzi? Jezus ma wrócić? Czyli co? Biblijne księgi prorocze długo były okryte tajemnicą. Starożytne teksty, tajemne cyfry i symbole obrazujące apokaliptyczne wydarzenia, które wkrótce mają mieć miejsce. Czy to możliwe, aby zrozumieć ich znaczenie? Co to jest znamie bestii? Czy jest to, jak niektórzy twierdzą, chip komputerowy wszczepiony pod skórą lub coś bardziej podstępnego? A antychryst, czy ten groźny wróg Boga już się pojawił, czy nadal czeka w ukryciu? Czy jakieś terrorystyczne ataki rozpoczną czas ucisku? Czy będziemy świadkami walki Armageddon i 7 ostatnich plag? Co musimy wiedzieć, abyśmy nie byli zaskoczeni, gdy Pan powróci? Czy rozpoznamy ostatnie dni i będziemy wiedzieć, czego oczekiwać? Biblia objawia to, czego mamy doświadczyć w czasie końcowych wydarzeń na Ziemi. Przyłącz się do nas, gdy będziemy odkrywać niezwykłe proroctwa Księgi Apokalipsy. No tak, a z Mikołajem Sebastianem Rozbickim w tle będzie sobie to tam lecieć, będziemy właśnie te tematy rozwikływać, ale oczywiście troszeczkę inaczej, nie pod takim kątem typowo religijnym, jak jest tutaj to trochę zaproponowane. Zdekodujemy ten język, no bo musimy tu poruszyć kilka kwestii, czym jest Biblia. Te wszystkie hasła jak znamie bestii, znamie szatana, antychryst, Jezus przede wszystkim. No i koniec czasów, tak? Tu by musiało opaść wiele cytatów, ale myślę, że sami możecie sobie troszeczkę poszperać i obejrzeć ten film, zobaczyć te hasła, ale oglądając to zaproponuję pewną perspektywę, zresztą którą teraz zamieszczam w komentarzu, z którą moglibyście oglądać te wszystkie materiały, także religijne, bo postawą taką prawdziwą, szczerą każdego poszukiwacza prawdy powinna być otwartość na wszelakie źródła, dlatego że źródła, informacje, przekazy, czy religijne, czy mity i legendy, to zawsze, tak jak no, wiele się to o tym mówi, że to jest ziarnko prawdy, zawsze się tam znajdzie, no bo na czymś one narosły, na jakiejś historii, to nie bierze się znikąd. To jest wręcz fizycznie niemożliwe. Każdy mit, każda legenda, każda historia, która tak mocno zapisuje się w świadomości ludzkości, musiała gdzieś się narodzić. W którymś momencie musiała odbić on takie piętno, że wielu ludzi naraz przyjęło jakby pewną informację i ją w różny sposób tam próbowała no, zachować, przekazać dalej, wytłumaczyć. No więc ten koniec czasów, koniec świata, apokalipsa według Biblii, czyli to właśnie taki wielki sąd ostateczny, po którym ludzie tam wybierają swoje ścieżki, taki punkt krytyczny, to także przecież z wielu perspektyw opisują inne nauki, także duchowe, inni by to tam nazwali ezoterycznymi, no bo tak. Także i New Age w pewnym sensie to rusza, no bo to siłą rzeczy, no każda manipulacja, jaką też przecież oczywiście był według mnie New Age, taki ruch, taki nurt filozoficzno-ezoteryczny, bym to powiedział, który próbował to zamknąć wszystko na pewnym ograniczonym postrzeganiu. Także tu się w ten sposób właśnie manipuluje, że bierze się tą częściowo prawidłową informację i miesza się z kupą gówna, nie? I po prostu i każe się to zjeść, bo wtedy ma się wpływ na te świadome, znaczy ma się wpływ na te istoty, które nieświadomie bądź mniej lub bardziej świadomie przyjęły taki koncept.
A więc koniec czasów i Biblia. Już nieraz w moich audycjach wspominałem, że właśnie funkcją religii było przekazywanie takich treści, które jedynie w ten sposób, czy tych różnych treści wyznaniowych, zapisków, bo przecież religia to dopiero powstała później, często sam Jezus samej religii nie zakładał, nie słyszałem nic o ten temat, tylko się to sprytnie tam poprzez cytaty manipuluje i udowadnia, że to on założył kościół. No, nie do końca tak było raczej, wydaje mi się, że gdyby chciał założyć, to by sam założył. No ale pominił na moment, bo tak po prostu jest to jeden z wielu przykładów, jak może powstawać religia, że jest jakiś koncept, jakaś nowa wiedza, nowa teoria, nowa świadomość, coś spoza tego, a potem jest to po prostu zamykane w ramy jakiejś sztywnej religii doktrynerskiej, która de facto nie przekazuje już tak w pełni tego przekazu, który został nadany, bo zamyka go w pewne ramy. Niemniej to nadal jest informacja, na podstawie której, znając te mechanizmy, możemy wywnioskować, co się tam wydarzyło. No więc oczywiście Jezus mówił o końcu świata, mówił o tych znakach, o tym, co się będzie działo na świecie. To są właśnie niektóre. Tam w tym materiale jest przecież całe mnóstwo tych materiałów, to jest jeden z wielu, ale te cytaty z Biblii. No i tu zacznijmy od tych cytatów, to co się w filmie też zaczęło, Znamie Bestii, mikrochipy. No, powiem wam szczerze, to już wiele razy byłem zaskoczony, jak ten opis, przecież tak dawno temu, gdzie ta technologia się nie mogła śnić w ogóle, ludzie wtedy naprawdę nie mieli dostępu do grama nawet takiej technologii jak obecnie, a jakoś gdyby ktoś chciał przekazać informację, opisać mikrochip, to chyba zrobiłbym to dokładnie w ten sam sposób. I ta technologia naprawdę przypomina to, co jest opisywane w Biblii. Oprócz tego oczywiście należy rozumieć, że te opisy są dosyć jak człowiek na przykład żyjący w tamtych czasach, gdyby na przykład dostał taką informację czy wizję, że będą helikoptery, wojska, służby specjalne, obcy w tym wszystkim, tajne podziemne bazy, mikrochipy, szczepionki, GMO, wojny wywiadów, kontrola umysłów, zabójstwa, takie, ta cała sfera po prostu technologiczna, harp, cała sfera tych czarnych budżetów, wojen takich 21-wiecznych. Przecież dla takiego umysłu i takiej świadomości na ówczesny czas byłoby to po prostu coś odjechanego i miałby naprawdę spory problem, żeby opisać współczesny wiek. Gdyby nagle też taki eksperyment można było zrobić i wziąć taką osobę na chwilę do XXI wieku, ja nie wiem, czy ona byłaby w stanie tutaj w ogóle istnieć w tym świecie tak nagle, z takiego świata wyskoczyć tu. To może wam uświadomi, jaki problem napotykali ci wszyscy, którzy dokopywali się do jakichś informacji, czy to otrzymywali je, czy po prostu byli w stanie postrzec, że ten Rzym to nie jest ostatnie imperium, że będą jeszcze inne, że to się wszystko przekształci, ale nastąpi koniec czasu, gdzie to wszystko się zawali i jakby siły boskie powrócą, powróci harmonia, ład, zostanie otarta wszelka łez i tak dalej, wszelka łza z naszego. Już nie chcę tam przekręcać tych cytatów, bo tak te, co mi najbardziej utknęły, to przypominam sobie, bo ja żadnym biblistą nie jestem, ani jakimś tutaj super od tej strony wykształconym człowiekiem, to nie, ale miałem kontakt z wieloma ludźmi, z którymi debatowałem na te różne właśnie religijne, i tam ze świadkami Jehowy odbywałem różne debaty, z katolikami także. I starałem się znaleźć tutaj porozumienie odnośnie pewnych rzeczy i oczywiście da się znaleźć, bo wiele z tych rzeczy naprawdę się potwierdza, tylko że jeśli zamkniesz się tylko do tej jednej księgi, no to już popełniłeś fundamentalny błąd według mnie, taki poszukiwacza prawdy. No przecież religia chrześcijańska to nie jest całość, to nie jest cały glob. Katolicka to już w ogóle, bo chrześcijanie to faktycznie też jest podzielone nurt na bardzo wiele różnych potem pochodnych już organizacji, wierzeń, religii, grup. Część była z nich wyrżnięta przez Kościół, zwalczana, także to jest długa, długa i bardzo złożona historia z tym chrześcijaństwem, z tym korem rdzeni chrześcijaństwa, to gdzieś tam zostało zagubione. No ale oczywiście mimo wszystko Kościół katolicki siłą rzeczy musiał wziąć część treści tych chrześcijańskich, przetransformował je według mnie do tych takich różnych wierzeń. Zrobił taki miks wierzeń częściowo wziętych po prostu z tego Babilonu de facto, tak, tych poprzekręcano różne tam nazwiska, pozmieniano, żeby ludzie łatwiej przyjmowali tą wiarę, ale jestem też dużo po prostu manipulacji w tym wszystkim, według mnie.
Sama Biblia, no czym jest? No jest to zbiór po prostu zapisów, który w którymś momencie stał się kanonem, bo ktoś tak uznał, ktoś to wybrał takie, a nie inne fragmenty, w taki, a nie inny sposób złożone i sprzedaje to jako Słowo Boże, no de facto. Wątpię, żeby Bóg dał prawo do wydawania książki w jego imieniu jakiejkolwiek organizacji ziemskiej, nie wydaje mi się, no wtedy w tym przypadku de facto tak to nastąpiło. Tak więc mieliśmy już koniec czasów, mieliśmy znamie bestii, no i antychryst, no czyli co? Czyli właściwie, no tutaj jeżeli chodzi o spersonalizowaną postać, no to wydawałoby się, że to musiałby być jakiś wielki światowy przywódca polityczno, no być może w tym sensie religijny też, który prezentowałby pewne idee totalnie sprzeczne z duchem Chrystusa Jezusa, z duchem Boga i wszystkich tych najwyższych treści, właściwie sprzedając je jako, czyli będąc totalnie anty, sprzedawałby się jako sprzedawca pokoju, bezpieczeństwa, wolności, pomyślności obywateli. No i teraz jak patrzę na świat, powiem wam szczerze, jak sobie przypominam moc propagandową wyboru pana Obamy, Baracka na prezydenta, to powiem szczerze, że patrząc jaką on naprawdę tragiczną dla losów Stanów Zjednoczonych obecnie prowadzi politykę, przedłużając to, co Bush zrobił do wielokrotności niepojętej, te wszystkie przepisy, akty prawne oraz to, jak jest prezentowany na świecie właśnie, mimo iż właściwie Rosja jest otoczona bazami NATO, nadal mówi się, że to właściwie Obama ma nas tu bronić, kurwa, przed Rosją. Nie no, sorry. No to jest najpotężniejszy jednak, można powiedzieć tak militarnie, na obecny jeszcze moment polityk, tak popularny, tak znany, któremu tak wszystko uchodzi na sucho, gładko mówiący, oczywiście czarnoskóry, no to nie można go atakować bez być rasistą. A to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, naprawdę przypomina czasy narodowego socjalizmu i nie żartuję. Polecam obejrzeć sobie wszystko to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z niezależnych źródeł, takich jak Alex Jones, jak Prison Planet, ale innych także, Alan Watt, David Icke też tam oczywiście mówię, chociaż on jest z Wielkiej Brytanii, ale no to sprawdźcie wszystkie dokumenty tych niezależnych organizacji w Stanach Zjednoczonych. U Alexa Jonesa też oni się wszyscy przewijają, bo to jest taka telewizja, w której każdy może się tam wypowiedzieć, więc oglądając Alexa Jonesa, to nie oglądacie tylko Alexa Jonesa, tylko od razu całą rzeszę polityków, działaczy społecznych, aktywistów, obrońców praw konstytucyjnych. W tym nurcie to rzeczywiście są ci wszyscy, którzy są przekonani, że właśnie Obama jest antychrystem, że NWO, nowy porządek świata, który jest implementowany poprzez Stany Zjednoczone, poprzez ich zapaść i kolaps, ich kosztem, to się właśnie dzieje teraz, że to jest walka dusz, walka o duszę, walka o świadomość. No więc, no oczywiście można powiedzieć, że to są jacyś wariaci, niektórzy powiedzieli, że to są jacyś przewrażliwieni ludzie, którzy widzą czarne wizje, a może oni po prostu ostrzegają, widząc to, co się dzieje za kulisami, widząc te wszystkie przepisy, militaryzację policji i właśnie coraz mniejszą swobodę realnych praw obywatelskich, gdzie kiedyś przecież ta konstytucja coś znaczyła i naprawdę coś reprezentowała. Mając to wszystko na uwadze i widząc te napięcia międzynarodowe, powiem wam szczerze, że gdybym miał na dzisiaj wskazywać kogoś takiego, no chyba, że ktoś jeszcze większy kłamca i łgarz, który ma taki dobry PR jak pan Obama się znajdzie, ale na obecny moment przy tych napięciach, to raz, że twierdzę, że tak, apokalipsa dzieje się teraz, to są te czasy apokaliptyczne, przynajmniej w tym znaczeniu, że to co opisywały te różne przekazy i religijne i inne, ale także i Majowie, i Inkowie, te różne przekazy w takim szczególnym punkcie w czasie, tak właściwie gdy to spojrzysz tak obiektywnie, to wydaje się, że wszystkie one mówiły o bardzo podobnym czasie, o bardzo podobnym punkcie czasoprzestrzeni po prostu z różnych perspektyw kulturowych, technologicznych, wiadomo, to były różne epoki, różne miejsca, różne kultury, różne wierzenia, ale ten motyw się tam gdzieś przejawia. No i tak to wygląda według mnie. Dokąd to zmierza? Najjaśniejszy pan chyba, jeśli można to tak powiedzieć, chociaż nie lubię tego słowa i pewnie samo to, o czym myślimy, to źródło wszystkiego, czyli my sami tak naprawdę na końcu, prawdziwe nasze ja tam jest, to ja, które jest początkiem i końcem wszystkiego, to wątpię, żeby satysfakcjonowało się, chociaż to nie jest kwestia satysfakcji, czy raczej współbrzmiała z tym nazwa Pan w ogóle, tak? Pan mój
i władca, to jest koncepcja właśnie tego starego czasu, zresztą to są te naleciałości oraz to, że my tak męsko to traktujemy, że Pan Bóg to musi być mężczyzna na pewno, nie? No jak to tak? No jakby był takim yin-yangiem w jednym, to jakbyśmy go musieli narysować, nie? Ciężko by było, nie? No więc lepiej, że to jest facet jednak niż kobieta. No, ale to takie dywagacje, już widzicie, troszeczkę zboczyłem z tematu, ale no to jest ta cała koncepcja tutaj powrotu też Jezusa, powrotu tych energii chrystusowej, niby to nazwali. Patrzę to ze wszystkich stron, jakby to tam. Przywrócenie harmonii, zakończenie dualności, to już ze strony filozoficzno-ezoterycznych by to ktoś powiedział. Uwolnienie planetarne z wpływów kosmicznych i innowymiarowych bytów, to już tutaj taki nurt, można powiedzieć, no nazwijmy to teorii spiskowych, takich no to rzeczywistości, takiego kompletnego przewalenia, właściwie przewartościowania wszystkiego, co wiemy o świecie, który właśnie chyba takim najgłośniejszym, mimo wszystko ogólnym promotorem, no jest na dzisiejszy moment David Icke, bardzo kontrowersyjny. Wielu ludzi sobie to w ogóle nie mieści w głowie. No i oczywiście też go się pakuje, że to jest właśnie jeden z tych fałszywych proroków. No, to nie jest takie wszystko oczywiste, bo ja pragnę powiedzieć jedną rzecz. W tych czasach końca, o czym się mówi, co jest jasne, co zresztą media skutecznie dzisiaj tą propagandę i te różne rzeczy stosują. Pamiętajmy, że tych fałszywych proroków oczywiście, że jest całe mnóstwo, oczywiście, że na każdym kroku się czają, ale jak rozpoznać właśnie tych jednych od tych drugich, nie? No bo często to bierzemy tak bardzo pobieżnie, że jeśli coś odstaje od normy i jest tak od hardkorowe i niezrozumiałe i dziwne, no to znaczy, że to jest fałszywy prorok, to David Icke, skoro jest popularny, znany, nie, no to jest jakiś nie taki, nie? A Obama, który podpisuje kolejne właściwie rozkazy wykonawcze totalnie deptające, przygotowujące grunt pod stan wojenny oraz drony, militaryzację, brutalizację policji, przyrząd za to wszystko odpowiada i ta cała jego administracja, formalnie przynajmniej, nie, no ale jednak, bo tak de facto tego mocodawcy, no ale on to bierze na siebie, podpisuje. No i właściwie nie spełnił żadnych tam, ani Guantanamo nie zamknął, ani nie skończył wojen, tylko właściwie jeszcze poszedł do następnej. No więc teoretycznie no to jest okej, okay, nie? Bo on nas świat zachodu, Ameryka, przecież tam jest wolność, demokracja, wszystko super, więc musimy się z nimi trzymać. Putin jest Hitlerem czy Stalinem, wszystko wiemy. No właśnie, czy wszystko wiemy, nie? A tu nagle wychodzi David Icke, który mówi, że ten cały koleś jest ustawiony przez NWO, że ta wszystko, cała elita to się wybiera sama z siebie, że to wszystko jest kontrolowane przez media. Ja nie wiem, czy to są takie odkrywcze rzeczy, serio, nie? Naprawdę przecież to wiecie, nie? No przecież wiecie, że tak jest, że to jest wszystko ustawione, tylko może skala tego wam się nie mieści w głowach. Tak, to jest bardzo daleko ustawione. Ja śmiem twierdzić, że nawet i David Icke, chociaż jego praca jest naprawdę niesamowita, bo mam przecież w domu teraz na przykład kolubryny jego po prostu ostatnich książek, dwie wielkie, i tam są naprawdę megatony informacji, megatony faktów. Jakoś nie widziałem, żeby któryś z tych elit, który jest tam wprost o pewne rzeczy oskarżany, wytoczył mu proces. Przecież to się sprzedaje jak ciepłe bułeczki w milionach. On żyje sobie skromnie, mu to starcza, bo z książek to jakichś super wielkich kokosów na pewno nie ma, więc na pewno starcza mu na życie i żyje sobie dostatnio i spokojnie, nie jest na pewno jakimś miliarderem, ale no gdyby to było takie, ale przecież ta wiedza burzy ten cały establishment, burzy tą ich wersję rzeczywistości, i gdyby David Icke był takim totalnym szaleńcem, to dlaczego oni nie są w stanie mu wytoczyć nawet procesu o takie rzeczy, prawda? Więc, ale tu nie chodzi o Davida Icke'a, tylko chciałem podać przykład tego fałszywego proroka, bo wiem, że na pewno, przecież widzę podejście wielu materialistów i takich ludzi bardzo sceptycznych, że w ogóle to jest bardzo podzielone, no ale dla wielu David Icke jest po prostu, miesza wszystko, trochę prawdy, trochę nieprawdy i sprzedaje. No dobra, ale kto zna dzisiaj czystą prawdę? Może my wszyscy błądzimy, nie? Może my wszyscy szukamy odpowiedzi. Właśnie takie podejście bym proponował, czyli jeśli już naprawdę wyrabiasz sobie opinię na temat Davida Icke'a, to chociaż przeczytaj to, co on tam pisze, sprawdź, czy w jak wielu kwestiach jest ta prawda, a w jak wielu nie jest. Niech to będzie po prostu twoja prawda, a nie przylepiona łatka, że to David Icke to jest taki, bo on mówi takie rzeczy, skrytowe myślenie i koniec, nie? I to samo proponuję przy wielu innych badaczach. Ja po prostu cenię Davida Icke'a za to, że on to zebrał do kupy w tak bardzo kompresowej formie, mimo wszystko tony danych, no i przez 20 lat był nieuparty, nieugięty, mimo iż był totalnym debilem, a dzisiaj no, jest jednak zmiana. Dlaczego? Może po prostu prawda się weryfikuje.
Może po jakimś czasie jednak okazuje się, że to wszystko nie jest tak, jak nam się wydawało i ten człowiek nagle z szaleńca urasta do przynajmniej jakiegoś już bytu medialnego, publicystycznego, bo raczej nie politycznego, chyba raczej nie widzę tutaj żadnych takich, który mówi o także apokalipsie końcu czasów i mówią o tym także religie i także tutaj proponuję takie podejście, że okej, no religia, lubię przeczytać sobie te wszystkie cytaty, ale no mówię, no nie ma problemu, z każdym mogę pogadać o tych cytatach, nawet mu w wielu kwestiach w tej interpretacji katolickiej przyznać rację, bo oddzielałbym katolicyzm od chrześcijaństwa, naprawdę to są dwie różne sprawy troszeczkę, jednak jedno wyrosło niby z drugiego, ale czy to jest tak do końca to, no to na pewno bym tu polemizował, ale to się nadaje na osobną audycję, więc teraz nie będę tego poruszał. Natomiast faktycznie podejść do tego w ten sposób, że to nie jest skończone, to nie jest objawione dzieło Boga ręką napisane, bo to pisali ludzie przede wszystkim, różni ludzie z różnych perspektyw. Częściowo jest to spójne, częściowo trochę rozbieżne, chociaż duża spójność jest, no ale przez to, że sobie dobrano te pisma i ktoś to kiedyś wybrał jako kanon i okej. Z części zachowanych, przypisywanych z wartości różnego typu informacji jest tam dosyć dobrze to zakodowane, można to odczytać, ale zamykanie się tylko na tym wąskim nurcie wiedzy o rzeczywistości, zapisków tego, co wiemy z przeszłości, pewnych wydarzeń, postaci historycznych, postaci religijnych, postaci, które wnosiły coś nowego, to ograniczanie się do tego źródła no naprawdę nam bardzo wąsko zakreśli rzeczywistość. I tam już jest ciężko o UFO, ciężko tak podejście naukowe w tym temacie, dlatego że to UFO to jest od razu demony i koniec rozmowy, nie? Czyli każde zjawisko obcych cywilizacji w ogóle to już jest coś nie pasuje, tak? Inne planety, inne wszechświaty, inne rzeczywistość, inne trochę systemy rozumienia rzeczywistości, Boga, stworzenia, wszechświata, to już jakby się tu nie mieści, bo cokolwiek się nie mieści z tym, co Kościół, no to jest koniec, bo to już jest szatan, demon i ja rozumiem te ciemne siły różne stojące za agendami obcych szaraków, to wszystko są różnego typu teorie, które mają mniej lub więcej wspólnego z prawdą, ale faktycznie się tam kryje też ciemniejsza historia. No ale to nie oznacza, że zaraz wszystkie te siły są złe, i w ogóle do wyrzucenia. No, to jest bardzo redukcyjne myślenie, bardzo ograniczające. Proponuję się otworzyć na wszystkie źródła informacji, wszystkie możliwości, bo tylko to da wam w ogóle możliwość obiektywnego spojrzenia samego siebie na to wszystko, tak? Bo czytamy wszystko, na wszystko się otwieramy, ale nie wszystko przyjmujemy. I składamy te puzelki według własnego tak naprawdę zapatrywania, bazując na tym, co się tam dowiedzieliśmy. Ja właściwie mam taką zasadę, że im bardziej ktoś mnie wkurzy i kontrowersyjne rzeczy mówi, tym bardziej go sprawdzę. Ale no musi mieć to gdzieś jakąś wewnętrzną logikę, która jest tym korem poszukiwań moich, że to wszystko musi mieć jakieś tam wyjaśnienie, to wszystko musi mieć jakieś tło, to musi mieć jedną ciągłość, to się nie bierze z niczego. To nie jest tak, że te wszystkie mity, legendy, podania to w ogóle z dupy wzięte, bo co by nie powiedzieć, ale jak obserwujemy naprawdę to życie obecne, czy naprawdę trzeba wam dowodów, że czasy apokalipsy, że te wszystkie zamieszania na arenie międzynarodowej, to dalece jak doszła już technicyzacja naszego życia, jak ta technologia nas właściwie wiąże w takie pętły i ten cały system finansowy zamiast nas wyswobadzać teoretycznie, po to przecież wynalazki były, po to była technologia, żeby nas uwolnić, ale nie uwolnić od wolności, tylko uwolnić właśnie w sposób taki, że nasze życie po prostu byłoby łatwiejsze, przyjemniejsze, może nie tyle, że łatwiejsze, bo bardziej kreatywne, bardziej po prostu służyło nam, a nie wiecznemu tyraniu na utrzymanie tego systemu, który nie wiadomo właściwie czemu służy. Znaczy, może niektórzy wiedzą, ale inni jeszcze wciąż nie chcą dopuszczać myśli takich, do czego ten system tak naprawdę prowadzi w tym całym swoim zagmatwaniu. Ta meduza, czy ta ogromna śmiornica systemu finansowych, politycznych, ale tak oplotła planetę, tak ją utrzymuje w takim ograniczających ramach walk imperiów, podboju, kontroli społecznej, że to no to już jest taki Babilon, no naprawdę. Spójrzcie sobie, co młodzież łyka, MTV, ten cały shit w telewizji, zsumujcie te GMO, ten cały fale elektromagnetyczne, to zombienie społeczeństwa, które siedzi w iPhone'ach, w telefonach, oczywiście ma swoje plusy też,
Ale ten aspekt taki odmurzenia, odczłowieczenia od takich emocji, od życia, od ekspresji, od intuicji, od inspiracji, to jest naprawdę dramatyczny proces. To sobie zsumujcie. Zsumujcie sobie skalę kłamstw polityków, oszustw, manipulacji finansowych, skalę podziału dóbr, jak jest w Polsce i na świecie, jakie są regiony świata, jak bardzo bogate pewne obszary, które nic nie produkują, a właściwie mają pieczę nad wszystkim. No, sumujcie sobie to wszystko, plus upadek wartości. Można się to wszystko też, można, niezależnie od tego, czy jesteś tam chrześcijaninem, jakimkolwiek, po prostu jesteś człowiekiem i widzisz ten upadek moralności, jakichś zasad w ogóle. No, jest ciężko i uważam, że tak, żyjemy w tych czasach. Co to dla mnie apokalipsa oznacza? Bardzo ciekawy wątek. Trzeba byłoby się tutaj dłużej zatrzymać. Z czym dla mnie, tak ostatecznie sumując, to wszystko jest apokalipsa? Wracamy do rozważań o apokalipsie. Część druga, jak gdyby tak się nam narodziła. Będziemy tutaj posługiwać się fragmentem filmu Apokalipsa, końcowe wydarzenie według proroctw biblijnych. Taki materiał na YouTubie możecie ze spokojem sobie znaleźć, jak wiecie. Zastrzegam oczywiście po raz kolejny, że to jest pod kątem takim religijnym podane i tak specyficznym oczywiście, ale będziemy bazować na tych proroctwach, bo jednak one są zawarte, pewne słowa są zapisane. No i postaram się troszeczkę to zdekodować z mojej strony, bazując na tych fragmentach. Także jedziemy, potem zatrzymam i będę komentował. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Praktyka komunikowania się ze zmarłymi, zabroniona przez Pismo, jest coraz bardziej akceptowana nawet we współczesnych kościołach. Programy telewizyjne, filmy przepełnione wróżbiarstwem i okultyzmem stały się niezmiernie popularne, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Pomimo tego nieokiełznanego wzrostu spirytyzmu i niemoralności, Biblia uczy, że tam, gdzie grzech obfituje, łaska obfituje tym bardziej. Tak więc najbardziej ekscytującym elementem czasów końca jest obietnica Jezusa, że tuż przed Jego powrotem Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. No tak, Ewangelia będzie głoszona na całym świecie, czyli to Słowo Boże, czyli prawda, no możemy to różnie dekodować, ale możemy też spojrzeć na to z perspektywy po prostu rozwoju świadomości, czyli po prostu wiedza, która daje świadomość, prawdziwą świadomość życia, istnienia, naszego połączenia z Wszechświatem, z Bogiem, z czymkolwiek sobie tam nazwiemy, ja bym to w ten sposób zdekodował, a to do takich kwestii jak okultyzm w popkulturze, w mediach, muzyce, to wszystkie tematy znamy także doskonale, jest faktycznie tego sporo zawartego, ale w jakiej formie? No w formie takich różnych przekazów, które pokazują to jako taką zabawę, jako w sumie fantazję i fikcję, a faktycznie budzi to nieuświadomione jakby według mnie takie energetyczne, takie umysłowe wsparcie dla tych różnych manipulacji okultystycznych, no bo jeśli tylu ludzi młodych się otwiera na taką możliwość, jednocześnie uznaje to, że no to gdzieś się tam może dziać, może nie dziać, nieważne, ale otwiera się taki wszechświat magii, tych różnych żywiołów, zaklęć, rytuałów, tak nieświadomie, w postaci zabawy, no to jednak zwiększa się wpływ tego typu rzeczy i tego takiego właśnie spirytyzmu, czy spiritualizmu takiego bardzo prymitywnego, w znaczeniu takim, że no faktycznie, no to każdy wie, kto się zajmuje troszeczkę tymi tematami, że ten świat, nawet nazwijmy to astrala, czy tych różnych bytów demonicznych, tych zmarłych, którzy nie mogą odejść, bo to z nimi się najczęściej kontaktują te takie persony, które, bo z nimi najłatwiej o kontakt, one się najbardziej chcą dogadać i jeszcze tu zaingerować. Więc ten zakaz prawdopodobnie wynikał z takiego po prostu prostego przekalkulowania, że na tamten moment i na tamtą świadomość, jeszcze na długie lata, nieświadome komunikowanie się światem zmarłych to jest jedna wielka próba manipulacji z reguły. To nie są jasne byty z reguły i trzeba wiedzieć, jak z nimi postępować, jeśli w ogóle wchodzić w interakcję. Natomiast tu jest promowane takie, o, to sobie wywoływajmy duchy, rzućmy sobie zaklęcia, bawimy się tym bardzo w sposób nieświadomy i to może nas mocno skrzywić naszą psychikę, wystraszyć. Może to naprawdę nam wpłynąć na nasze życie bardzo radykalnie, jeśli nagle jesteśmy w takim twardym matryksie nieuświadomionych przekonań, inspirowanych przez te filmy i produkcje, a tu nagle, wiecie, opętania, nagle jakieś takie dziwne
rzeczy, że ludzie postradają zmysły, że się bawią w rzeczy, które ich potem przejmują ich, jakby, że to się z zabawy w horror czasami dla nich oczywiście zamienia. I znam takie też przypadki poniekąd gdzieś na styku tego typu rzeczy. No rzadkie, bo rzadkie, ale to można też można to sobie też takich poznać ludzi i też bywają, bo to różny poziom tej zabawy jest jakby. Czyli z tego tytułu rozumiem takie ostrzeżenie, rozumiem to w ten sposób, a nie w sposób taki, że w ogóle cała ta sfera wiedzy o rzeczywistości ma być zakazana. Nie, tylko chodzi o konkretną rzecz, o rozmawianie ze zmarłymi, o wykorzystywanie tego świata, powiedzmy astralnego, czy tego tam innego, niech tam inny sobie to kto nazwie inny, tego konkretnego świata do takich ziemskich rzeczy i to się zawsze źle kończy, tak? Bo tu w grę wchodzi ego i grzech. No, grzech. Niech ego będzie tym grzechem po prostu, czyli tym odstępstwem od tego, kim jesteś, od prawdziwej osobowości jakąś, coś od duszy twojej, tak? I to ego, ta osobowość się zaczyna przejmować i oddzielać. No ale to jest szeroki temat, idziemy dalej. Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. I to jedno zadanie głoszenia Ewangelii na czterech krańcach ziemi, choć wydaje się nieosiągalne, szybko staje się rzeczywistością. Poprzez misjonarzy, książki, kasety, programy satelitarne i internet, Ewangelia szerzy się na całym świecie. Poselstwo zbawienia nigdy jeszcze nie było tak rozprzestrzeniane jak dzisiaj. Biblia objawia, że zdecydowanie żyjemy w ostatnich dniach. Rozwój wiedzy, niestabilność ogólnoświatowa, upadek moralny, wprost eksplozja zainteresowania okultyzmem. Wszystko to świadczy, że koniec jest blisko. No tak, koniec jest blisko. Tutaj jest mowa o tej Ewangelii, czyli dobrej nowinie tak naprawdę, czyli tej wiedzy, świadomości, która buduje twoją moc, buduje jedność z Bogiem, tak bym to nazwał, tak bym to zrozumiał. No i faktycznie pod tym względem, jeśli nie zamkniemy się do wąskiego grona katolików, czy tylko chrześcijan, no bo żebyśmy zrozumieli, to jest dalej zamknięcie się na jakimś obszarze tylko świadomości społecznej, globalnej, takie rozumienie tych wartości, tych treści, bo przecież tu można je zdekodować także w innych społecznościach, religiach zupełnie niezwiązanych z chrześcijaństwem ani z katolicyzmem, przecież to nie jest cały glob, także warto wyjść ponad to, ale faktycznie ta wiedza, świadomość poprzez internet przede wszystkim jest dostępna, no właściwie wszystko mamy dostępne w internecie tak naprawdę. Każda dziedzina kiedyś zakazanej wiedzy, archeologii, wiedzy o człowieku, tej holistycznej wizji, filozofii wschodu, czegokolwiek, no i alternatywnej polityki także, alternatywnej ekonomii, wszystko co sobie wyobrazicie, co dotyczy naszego codziennego życia obecnie, jest podawane teraz, jest dostępne w internecie w zupełnie innej formie, w zupełnie innym spojrzeniu, w zupełnie innej perspektywie i to właśnie wzbogaca naszą wiedzę i świadomość. Jest wiele oczywiście perełek, wiele też szłamu i dezinformacji, to jest oczywiste, ale mimo wszystko po raz pierwszy w historii mamy taką możliwość, że ten internet może nas realnie, globalnie połączyć właściwie w jednym krótkim czasie. I te pozytywne informacje, te prawdziwe informacje rozwijające nas, te, które potrafią też przekazać nam inspirację do tego, że życie można pojmować zupełnie inaczej zdekodować, no to jest właśnie według mnie Słowo Boże, praktycznie w różnych tam wersjach i wymiarach, ale jest ono dostępne. Available on internet every day. Ostatnie znaki wypełniają się szybko. Ale jest jeszcze coś więcej. Biblia rozstrzega również, że w walce między dobrem i złem siły zła otwarcie doprowadzą do bitwy Armageddon. Któregoś dnia jakiś nieznany ogólnoświatowy kryzys spowoduje na całej planecie najbardziej przerażające wydarzenia, jakie widziała ludzkość. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Jaka katastrofa zapoczątkuje ten końcowy kryzys? I kiedy on się wydarzy? Czy to będzie niszczycielski atak terrorystyczny? Międzynarodowy krach ekonomiczny? A może trzęsienie ziemi? Asteroid? Inny kataklizm? Być może broń chemiczna? Czy śmiertelna zaraza biologiczna? A może nawet połączenie tych katastrof? Ale chociaż Biblia nie objawia dokładnie charakteru tych wydarzeń,
podaje, jakie następne dramatyczne sceny będą miały miejsce. Zapraszam na drugą część, w której dowiemy się więcej na temat tych zadziwiających wydarzeń czasów końca. Wydarzeń, na które większość chrześcijan nie jest przygotowana. No, nie tylko chrześcijan. W ogóle ludzi. No i podzielony świat. Divided. Gdy rozpoczyna się czas wielkiego ucisku, przywódcy światowi usiłują zwalczać narastające klęski. W międzyczasie wierni Bogu chrześcijanie przeżywają cudowne doświadczenie napełnienia mocą Ducha Świętego. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Ta wielka moc, która oświeca lud Boży, to Duch Święty. Napełnieni jego mocą świadczą dla Boga, wzywając kościoły do reformy, a zgubionych do przyjęcia Jezusa. Ale to jest bardzo ciekawy wątek, chciałbym to zatrzymać. Przede wszystkim ten wielki globalny kryzys. No tu było podanych kilka potencjalnych scenariuszy, właściwie to dlaczego nie kombo z tych różnych scenariuszy. No a właściwie, to jest moje ulubione słowo, właściwie to już te kombosy widzimy realizujące się. Różne potencjały bardzo negatywne, jedne mniej lub bardziej się teraz krystalizują, ale jednak taki punkt krytyczny narastania tych różnych równolegle występujących problemów społeczno-ekonomiczno-moralnych, dekadenckich, wojennych, wymieniajmy sobie, kryzysów natury ekonomicznej, ekologicznej, no i po prostu takiej właściwie takich fundamentów tego świata. No czy jest to prawda, czy nie, no chyba każdy z was może sam sobie ocenić, poszperając trochę w takich tematach jak właśnie chociażby NWO, chociażby właśnie, no ale też przede wszystkim rozglądając się wokół siebie, co się dzieje, jak ludzie żyją, jakimi wartościami, do czego ten system zmierza, do czego nas skłania, jak od człowiecza nas w bardzo wielu aspektach, to jest właśnie to zjawisko. Kto ogłosi ten kryzys, jak on tam przebiegnie, nie chcę się na ten temat właściwie wypowiadać, bo wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś jednego scenariusza, który można przewidzieć, jest to pewien potencjał, tak jak tu jest pokazane, może się to objawić w różny sposób, ale myślę, że po prostu będziemy wiedzieć, jaki to jest moment, zdecydowanie będziemy wiedzieć. No i właśnie to spowoduje ten nagły taki dramatyczny kryzys, ten największy moment ucisku, że coś się przełamie. Ja też to tak bym postrzegał i tu jest akurat określone w ten sposób, że to jakiś Duch Święty się objawi, że wstąpi w ludzi taki duch odnowy, duch odwagi, tej wiary prawdziwie tak pojmowanej, wiary w coś większego, w coś głębszego, wiary w człowieczeństwo, wiary w Boga, wiary w te większe, wyższe ideały. Oczywiście wiem, że słowo wiara jest tutaj nacechowane wieloma różnymi przekonaniami i tak dalej. No to powiem po prostu, jak ja to rozumiem, no wiara, czyli wiara w Boga, wiara w te pozytywne ideały, w te pozytywne przekonania, te nowe przekonania, takie nowe, stare, ciężko to określić, czy to nowe, czy stare. Z jednej strony stare, bo pierwotne, z drugiej strony nowe, bo przetransformowane, ale zupełnie nowe pojmowania człowieka, wartości, rodziny, relacji międzyludzkich, bo to w tym się zawiera ta wiara w Boga. No to wiara w Boga to sama w sobie to jest tylko słowo i deklaracja, a życie to jest to, co robimy, tak? I tam jest ten Bóg, tam powinien być ten Bóg, ta nasza wiara powinna się w tym objawiać, tak według mnie. No więc z tego wynikałoby, z tych opisów, że to takie ogólne, globalne przebudzenie. Czemu by nie? Czy to jest sprzeczne z tym, że Duch Święty wtedy tak, to 2000 lat temu, już tam kilka... Ile tam już czasu minęło, chyba ponad, nie? No to, że tak opisywali. No nie dziwmy się, no to jest jakieś słowo, ale czy tak naprawdę do końca wiemy, co to oznacza? Posłuchajmy dalej. Trzymają się mocno Słowa Bożego i nawołują do pokuty za grzechy przeciwko Bożym przykazaniom. Atmosfera ożywienia obiega cały świat, a Duch Święty nakłania kaznodziejów, jak i członków Kościoła, by pracować ochoczo dla zbawienia dusz. Gdy praca Ducha Świętego staje się bardziej widoczna, nasilają się również objawienia okultystyczne. Zwodnicze demony ukazują się wielu, podszywając się pod umiłowanych zmarłych czy postacie z Biblii. Wypowiadają słowa pokoju i nadziei, prezentując doktryny zawierające niebezpieczne błędy. Biblia przestrzega przed nimi. W
a są to czyniące cuda duchy demonów. Jak można sobie wyobrazić, te nadnaturalne manifestacje mają wielki wpływ na ludzi i niewielu śmie im się przeciwstawić. No to jest to, o czym wspominałem. Do tego momentu rodziny i kościoły były nieskuteczne w walce ze wzrastającą bezbożnością. Bezbożność. W środku tego moralnego i gospodarczego niepokoju ludzie zauważają bezsilność prób zahamowania światowej niemoralności. Przywódcy religijni i polityczni, mając poparcie ciał ustawodawczych, narzucają przepisy prawne, aby przywrócić boskie zasady i pokój na ziemi. W wyniku tego przewrotnego nacisku rząd wydaje ustawy, które sprzeciwiają się prawu Bożemu. Nie po raz pierwszy w historii takie rzeczy mają miejsce. Być może przypominacie sobie znaną historię opisaną w Księdze Daniela, gdy król babiloński Nabuchodonozor polecił wszystkim poddanym oddać cześć posągowi ze złota, który sam zbudował. Jednakże trzech żydowskich młodzieńców wiedziało, że to polecenie sprzeciwia się Bożemu przykazaniu dotyczącemu bałwochwalstwa. Zdeterminowani, by pozostać wiernymi Bogu, odmówili oddania pokłonu posągowi. Król był wściekły i ze złości rozkazał wrzucić ich do pieca ognistego, ale Bóg zainterweniował w cudowny sposób i zachował ich życie. I kolejne opowiadanie o Danielu w Lwiej Jamie. Przypominacie sobie, że król Persji wydał dekret, iż nikt nie może wielbić innego Boga, jak tylko jego samego przez 30 dni. Ale Daniel wiedział, że aby przestrzegać to prawo, musiałby złamać pierwsze przykazanie Boże. Odważnie więc kontynuował swój zwyczaj i modlił się do Boga, ryzykując życie. Jego wrogowie szybko donieśli królowi wieść o jego niesubordynacji, a ten, chociaż niechętnie, zezwolił na wrzucenie swego wiernego sługi do Lwiej Jamy. Ale jeszcze raz Bóg ukazał swą moc, gdy cudownie uratował Daniela. I podobnie jak w dniach końca, jak przepowiada Apokalipsa, moce zła zmuszą rządy świata do wydania ustaw narzucających sposób wielbienia Boga. Wydawać się będzie, że te ustawy będą promować moralność, ale w rzeczywistości przygotują ludzi do przyjęcia piętna bestii i antychrysta. No i tu powstaną ciekawe, fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. W czasie tego ogromnego kryzysu, gdy świat rozpaczliwie poszukuje stabilności, pomoc pojawia się w najbardziej zaskakującej formie. No dobra, o pomocy to za chwilę. Najpierw o tych ustawach, o tym establishmencie. No obrazki były ciekawe, głównie ze Stanów Zjednoczonych, a jakże, no centrum na dzisiejszy jeszcze dzień, centrum zachodniego świata, dyktującego moralne, demokratyczne wzorce, normy, będące takim przykładem, takim sztandarowym przykładem tego, że demokracja jest taka fajna, że to wszystko tak fajnie, że oni nas pilnują przeciwko tym Arabom, przeciwko innym zagrożeniom, policjant światowy, etc., etc. No ale gdzie rzeczy tutaj językiem religijnym, być może, ale opisany system nowego porządku świata i tej doktryny, która powiedziała wprost, czy mówi wprost o dominacji światowej na bazie Imperium Stanów Zjednoczonych, które potem ma przetransformować się na bazie upadku właściwie potem już Stanów Zjednoczonych na jej grobie w postaci już takiego globalnej agendy, która obejmie kontrolę cały tę sferę Eurazji, ale i nie tylko, no właściwie cały potencjał świata, no bo potem oczywiście byłaby kwestia Chin, Rosji i tak dalej, no ale wiemy, że to imperium jednak zachodnie do któregoś momentu miało dosyć mocną przewagę technologiczną, militarną i tak dalej, no teraz to się oczywiście zmienia. Tym niemniej właśnie, tak jak mówi Janusz Korwin-Mikke, jest to taki jeden z ostatnich momentów, kiedy można skutecznie wojnę wywołać, jeszcze ma się szansę jakoś tam wygrać. I więc no, mamy ten opis i on jest bardzo ciekawy, bardzo współczesny. Znowuż powiem, że to jest właśnie to odniesienie do dzisiaj. Można to równie dobrze tak ocenić. Nigdy wcześniej nie było tak wiele napięć jednocześnie na świecie, tak jak teraz. Dobra, zobaczymy jeszcze, co powiedzą o tej pomocy z niebios. W różnych miejscach na całym świecie słychać okrzyki. Jezus przyszedł. Jezus powrócił. Jezus. Jezus powrócił. Wydaje się, że ta promieniująca postać to naprawdę Syn Boży.
Armie dziennikarzy stacji telewizyjnych tłoczą się, aby pokazać, jak ta nadprzyrodzona postać dokonuje cudów. Słyszą, jak powtarza wiele tych samych słów, jakie Jezus wypowiedział w Ewangeliach. To wydarzenie nadawane jest na cały świat, a miliony ludzi błędnie wierzy, iż jest ono wypełnieniem słów i ujrzy go wszelkie oko. Wiele religii z niecierpliwością oczekuje na przyjście jakiegoś wybawcy i ta świetlista postać wydaje się być odpowiedzią na ich modlitwy. Ale Biblia ostrzegła w drugim liście do Koryntian, że szatan przybierze postać anioła światłości. Przykre, ale to nie Jezus, chociaż ludzie witają go z otwartymi ramionami. No ciekawe, czy by Jezus się tak sprzedał w takiej postaci w dzisiejszych czasach. Ja myślę, że to troszeczkę inaczej wygląda. Z mojej perspektywy, no antychryst jest całkiem szeroka kwestia, powrót Jezusa to też, bo tu byśmy musieli rozwałkować postać Jezusa, to się nadaje na zupełnie osobną audycję. Natomiast jeśli mówimy o właśnie tym fałszywym Jezusie czy antychryście, no to tak jak mówię, no na obecne czasy musiałby być to bardzo znana osoba, zaangażowana politycznie, bo musiała mieć realną moc polityczną, religijną, w pewnym sensie reprezentować jakiś pewien szeroki nurt, nazwijmy to Matrixa, którą ludzie wierzą bogobojnie, pod pięknymi hasłami jakby jest to sprzedawane, a treść jest za tym zakłamana totalnie. No serio, no wątpię, żeby Jezus powrócił i tak po prostu udawał Jezusa, znaczy w sensie takim, że tak by to zostało zrobione na ówczesne czasy, wątpię. Dzisiejszym Jezusem jest równie dobrze Barack Obama dla wielu, któremu wszystko uchodzi na sucho, bombardowanie niewinnych miast, osiedli, no, armia amerykańska to co robi, tortury. Plus to całe ustawodawstwo i rozkazy wykonawcze, które gnębią własnych obywateli. Doktryna właściwie ustawiona na podbój i dalej zagrabianie tego wszystkiego. Amerykańskie drony, zabójstwa polityczne i tak dalej. No niestety Barack Obama na dzień dzisiejszy jest częściowo jeszcze bożyszczem wielu tłumów. Wielu ludzi w niego wierzy, a przypomnijcie sobie rok 2008 bodajże, kiedy on został, jeśli to był ten rok, jeśli dobrze pamiętam, ale chyba tak, został wybrany na prezydenta, to niemal szok był, to było po prostu niemal rytuał magiczny, jakiś to cudowny zbawiciel amerykański, bo to na całym świecie zachodnim zostało tak przyjęte, że kurde, wreszcie jakiś fajny amerykański prezydent, Murzyn, fajnie, czekaliśmy, super, wreszcie teraz on wszystko zmieni, Ameryka naprawi i wszystko będzie lepiej po tym złym Bushu, nie? No i niestety on też reprezentuje ten świat, powiedzmy, oficjalnie tych wartości rzekomo chrześcijańskich, katolickich, ponieważ no tak to jest tam w tej doktrynie poprawności politycznej amerykańskiej, jednak pokazane wpływy religijne i tak dalej, też za Barackiem Obamą jakieś tajemnicze osoby stoją. Jest on sprawnym bardzo mówcą i bardzo fajnie wypada na tych wszystkich występach amerykańskich, ale za tym stoi po prostu mordercza polityka nowego porządku świata, establishmentu Wall Street, establishmentu finansowych elit Stanów Zjednoczonych i światowych, globalistycznych różnego typu agent. No, a gdzie, jak to tam się zakończy i czy Jezus powróci, jak powróci i w jakiej formie? To jest, myślę, troszeczkę inny temat. Czy my żyjemy w czasach apokalipsy? Jeszcze raz powtórzę, że wydaje mi się, że absolutnie teza ta jest, wytrzymuje wszelkie normy takiego sceptycznego, logicznego myślenia, bo no, ciężko jest wyrzucić te wszystkie teksty o właśnie mikrochipach, o tych znamieniach bestii, o tych opisach politycznych na 2000 lat przed ich zaistnieniem, że to totalnie jest w ogóle fikcyjna wizja, uwzględniając postęp technologiczny, przestrzeń świadomości, jaka przecież w tym czasie się rozwinęła na Ziemi, tak precyzyjne opisy mimo tak dalekiego dystansu, chociaż no, mówię, jak na ten dystans są precyzyjne, bo oczywiście są ogólnikowe, ale naprawdę ciężko by było inaczej to zapisać, żeby ludzie tamtej epoki też to zrozumieli w ogóle, byli mniej więcej, mieli jakiś zarys, zajawkę tego, czego mogą się spodziewać w tych czasach ostatecznych, nazwijmy to, czy transformacji, inni to by to nazwali, czy jakkolwiek. No, czujecie to, ja myślę, wy wszyscy w waszych serduchach, jak się tak rozjrzycie, poglądacie ten świat, na czym stoi, to nie ulega wątpliwości. A jak to się wszystko skończy?
No co tam, no, jak wstąpi nas ten Duch Święty, to wszystko będziemy wiedzieć i będziemy wiedzieć, co trzeba robić z tym NWO i z tymi wszystkimi bankierami, co nam każą, nie wiadomo co robić, z tymi terrorystami, pseudoterrorystami, z tymi wszystkimi magikami, kapłanami pieniądza, mamony i innych dziwnych instytucji. Telefon dzwoni, to już chyba czas skończyć. Apokalipsa, to było część dalsze rozważań na temat czasów końca i końcowych wydarzeń według proroc biblijnych, apokalipsa, teraz już 2015. Pozdrawiam.